6 największych zwierząt wodnych na świecie. Dzisiejsza lista największych zwierząt wodnych jest również listą największych żyjących zwierząt na świecie. Poznajmy więc 6 z nich wyróżniających się swoją wielkością. Numer 6. Orka oceaniczna. Znana jest głównie z filmu familijnego Uwolnić orkę, w którym główną rolę zagrała orka imieniem Keiko. W rzeczywistości nie są tak miłe, jak przedstawiono to w filmie, wszak uważa się je za najgroźniejsze drapieżniki oceanu. Nie bez powodu też nazywa się je miecznikami. Nie należy mylić orek z orkami z Władcy Pierścieni, ponieważ nie mają oni zbyt wielu wspólnych cech. Orcinus orca to ssak z rodziny delfinowatych z rzędu waleni. Ma silnie rozwiniętą płetwę grzbietową i charakterystyczne czarno-białe ubarwienie, dzięki czemu łatwo je rozróżnić wśród innych zwierząt. Wiele osób wciąż kojarzy białe plamy po bokach głowy orki z jej oczami. W rzeczywistości są one nieco niżej, w miejscu, gdzie ubarwienie jest czarne. Orki mają w uzębieniu górnym i dolnym po 12 par szpiczastych zębów. Potrafią poruszać się w wodzie z prędkością do 60 km na godzinę. Występują we wszystkich oceanach i większych morzach. Co ciekawe, prócz pingwinów i fok żywią się także między innymi delfinami. Zdarza się, że w grupach atakują wieloryby, by wyrwać im języki. Mogą żyć do 90 lat. Rzadko atakują ludzi, a jak już, to jest to kwestia pomyłki z naturalną ofiarą. Orki okazują niezadowolenie, klepiąc płetwą w powierzchnię wody. Do polowań używają zmysłu echolokacji, czyli określenia położenia danych obiektów przez używanie echa akustycznego. Osiągają długość od 6,7 do 9,8 metra i wagę do 9 ton. Numer 5. Kałamarnica kolosalna. Jest jednym z największych znanych ludziom mięczaków, ale z pewnością nie jest to jakiś słaby mięczak, tylko przerażający, wyposażony w 10 długich macek bezkręgowiec. Jego ramiona wyposażone są w przyssawki i haczyki, dzięki którym łapie swoje ofiary, z czego dwie jej macki są znacznie większe. Żywi się głównie rybami, a do przeżycia wystarczy mu bardzo niewiele pokarmu. Na pierwszy rzut oka ten potwór kojarzy się z mitycznym stworzeniem Krakenem. Istnieje wiele starych przekazów o gigantycznych kałamarnicach niszczących okręty i pożerających je w całości. Z pewnością kałamarnica olbrzymia mogłaby być pierwowzorem do stworzenia legendy o Krakenie. Najcięższy znany osobnik waży około 500 kg. Kałamarnica kolosalna różni się nieco od swojego kuzyna, czyli kałamarnicy olbrzymiej, jednak są to nieznaczne różnice. Kałamarnice kolosalne mają po 3 serca, są bardzo zręczne i inteligentne. Występują głównie w wodach antarktycznych, młodsze okazy czasami w cieplejszych wodach. W 2007 roku udało się znaleźć doskonale zachowany okaz tego zwierzęcia, na którym przeprowadzono wiele badań. Niestety do dziś wiadomo o nich bardzo niewiele. Osiągają długość średnio 10 metrów, ale mogą się zdarzać takie, które osiągają długość nawet do 20 metrów. 4. Dziobogłowiec północny, czyli inaczej Berardius. Jest to ssak z rodziny zyfiowatych i może z pozoru przypominać ogromnego delfina. Ma smukłe ciało w kolorze szaro-brunatnym z białymi plamami na podbrzuszu. Występuje głównie w północnych obszarach Pacyfiku. Nazwa Berardius wzięła się od nazwiska kapitana francuskiej marynarki wojennej Augusta Berarda, dowódcy okrętu o nazwie Ren, na którym podczas rejsu zebrano holotyp, czyli okaz określonego gatunku zwierzęcia uznanego za pierwszy odkryty nowy gatunek. O zwierzętach tych wiadomo bardzo niewiele, ale według danych przeciętny dziobogłowiec może mierzyć nawet około 12 metrów długości.
Miejsce trzecie należy do kaszalota spermacetowego. Jest to niezwykle inteligentny ssak z rodziny kaszalowatych oraz największe współcześnie żyjące zwierzę mięsożerne. Występuje we wszystkich oceanach na całym świecie. Może ważyć nawet do 75 ton i ma największy mózg ze wszystkich żyjących obecnie na Ziemi zwierząt. Kaszaloty są zagrożone wyginięciem. Były obiektem polowań od początku XVIII wieku. Zakazano ich polowań w 1982 roku. Jego charakterystyczna kwadratowa głowa z asymetryczną czaszką stanowi 1/3 długości jego ciała. Na brzuchu kaszalota znajduje się charakterystyczna jasno-szara łatka, a w tylnej połowie ciała, na grzbiecie, ma nieruchomą płetwę tłuszczową. Ciekawe jest to, że martwy kaszalot nie tonie. Kaszaloty są niezwykle silne i mogą być niebezpieczne. Właśnie to zainspirowało pisarza Hermana Melvilla do napisania powieści Moby Dick o białym wielorybie. Powieść była inspirowana historią amerykańskiego statku wielorybniczego o nazwie Essex, który to w 1820 roku został zaatakowany i zatopiony przez kaszalota w pobliżu wyspy Pitcairn. Kaszaloty mają specyficzną wydzielinę, przez którą stały się obiektem polowań. Używa się jej do produkcji świeczek, wszelakich maści, kremów, mydeł oraz smaru do maszyn. Tak zwaną amrę, występującą w ich jelitach, wykorzystuje się do produkcji perfum. Żywią się ogromnymi kałamarnicami i miewają ponad 2,5 metra długości. Numer 2. Finwal, zwany płetwalem zwyczajnym. Jest to bardzo łagodne zwierzę i żywi się głównie planktonem. Należy do grupy waleni zwanej fiszbinowcami lub fałdowcami. Nazwa fiszbinowce wzięła się od tego, że finwal zamiast zębów posiada tak zwane fiszbiny z niemieckiego fischbein, które z wyglądu przypominają nieco włosie końskie. Służą one płetwalowi do filtrowania wody wchłanianej przez paszczę. Pełnią rolę podobną do cecka, czyli zebrany plankton zbiera się na fiszbinach, a następnie jest z nich przez finwala zlizywany. Fiszbiny były niegdyś bardzo cennym surowcem, wykorzystywanym między innymi do tworzenia prętów do parasoli oraz ozdób do sukni, co doprowadziło do tego, że finwal stał się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Mogą osiągać pod wodą prędkość do 37 km na godzinę. Posiadają podwójny otwór nosowy. Występują praktycznie we wszystkich oceanach na całym świecie. I co ciekawe, można je nawet spotkać nad Morzem Bałtyckim. Finwale mogą żyć nawet 140 lat. Kojarzy się je z tworzeniem charakterystycznych wodotrysków, przedstawianych często w filmach i bajkach. Płetwale zwyczajne mogą osiągać długość około 22 metrów, ale największe osobniki mają nawet do 27 metrów długości. Czasami można go pomylić z liderem naszej listy 6 największych zwierząt wodnych, czyli... Miejsce pierwsze. Płetwal błękitny. Jest on nie tylko największym zwierzęciem na świecie oraz najcięższym zwierzęciem na świecie, ale prawdopodobnie również największym i najcięższym zwierzęciem na świecie żyjącym kiedykolwiek. Płetwale błękitne ważą około 180 ton i żyją we wszystkich oceanach na Ziemi. Jest to gatunek ssaka z rodziny płetwowatych. Ma błękitno-szarą skórę i żyje około 80 lat. Jest w stanie spędzić mniej więcej 2 godziny na głębokości około 500 metrów pod wodą. Żywi się głównie planktonem i krylem. Jest to również najgłośniejsze zwierzę na Ziemi, albowiem wydaje dźwięk o natężeniu 190 dB na odległość około 900 km. Taki dźwięk jest w stanie bez problemu ogłuszyć człowieka. Co ciekawe, od samców zazwyczaj większe są samice. Szkielet płetwala błękitnego można znaleźć w Muzeum Przyrodniczym we Wrocławiu.
Jest to kolejny gatunek zagrożony wyginięciem, bowiem z jego tłuszczu tworzy się trany lub smary, a z fiszbin gorsety. Płetwal błękitny jest tak wielki, że na ziemi zginąłby pod wpływem własnego ciężaru. Penis takiego zwierzęcia w stanie erekcji może mieć nawet prawie 3 metry długości. Kilka razy płetwala błękitnego widziano w Morzu Bałtyckim. W 1920 roku zabito osiadłego na mieliźnie płetwala błękitnego, a jego kości postawiono przy głównej ulicy miasta Lewis. Do dzisiaj jest to znana atrakcja turystyczna w Szkocji. Kolejną ciekawostką jest fakt, że zwierzę to ma tak wąski przełyk, że nie byłoby w stanie połknąć obiektu większego od grejpfruta. Istnieje tylko jeden waleń, który mógłby połknąć człowieka w całości, a jest nim kaszalot. Największy zarejestrowany osobnik płetwala błękitnego został odkryty w 1912 roku i miał długość 33,58 metra, choć średnią długość płetwali liczy się na około 28 metrów. Pod wodą osiągają prędkość do 50 km na godzinę. I jak już wiemy z naszej listy 6 największych zwierząt wodnych, największym, najcięższym i najgłośniejszym zwierzęciem żyjącym kiedykolwiek na Ziemi jest płetwal błękitny. Należy pamiętać, że jest to gatunek zwierzęcia zagrożonego wyginięciem. Gatunek pięknego i tajemniczego zwierzęcia, o którym wciąż wiemy bardzo niewiele, mimo jego ogromnych rozmiarów.